dzisiaj Wam to ja, Temery, i dziś unboxing dwóch koników. Mianowicie jeden unboxing nagrałam już wcześniej, a dokładnie wczoraj, i to było o Adaya HP, czyli ta panienka przyszła tutaj właśnie z wymianki. I dzisiaj będę otwierać drugą paczkę i uznałam, że zrobię tego typu filmik, dlatego że ten unboxing po prostu był krótki i no tak za bardzo nie opłacało mi się wstawiać tak krótkiego filmiku na kanał. A tymczasem mamy tutaj drugą paczuszkę. I tutaj ta paczka jest też wymiankowa. Przyszedł do mnie Breyer Classic. Nie zbieram tej skali osobiście, ale będę go malować. I raczej go sobie nie zostawię, tylko pójdę na sprzedaż czy coś. I za niego w zamian... Znaczy tego i jakby w zamian za niego muszę pomalować pierwszy runę ze Schleich. Nie malowałam jeszcze tego modelu, więc... Nie, sorry, malowałam raz ten model, raz, na maść skarognianą. I fajnie będzie wrócić, że tak powiem, do niego i zrobić go jeszcze raz. Tymczasem, tym razem na maść siwą, taką ciemno-siwą. Więc będzie fajnie mi go malować. Tak, zapakowana folią ta paczka. Niedługo też na kanale będzie taki mega unboxing. Mega modeli, ponieważ zamówiłam ich sporo. Ale to dopiero jak przyjdzie. Mamy liścik. O, ładnie tutaj napisany. Komputerowo lepiej rozczytać się. Hej, w ramach wymiany wysyłam do Ciebie paczkę. Mam nadzieję, że wszystko doszło całe i że klasik będzie cieszył oko. Tak jak się umawiałyśmy, wysyłam Ci model na malowanie i dorobienie uszka, klasika, kopertę i coś ode mnie. Z góry przepraszam za zapakowanie, ale skończyła mi się folia bąbelkowa i nie chciałam, aby coś latało po paczce. Dla przypomnienia, konik ma być ciemno-siwy, maść szara, a grzywa ciemno-szara. Tak, mam jeszcze zdjęcie, więc będę się na nim po prostu wzorować. I marzyła mi się koronka i duża odmianka na pyszku, obejmujący kawałek chrap. Nie ma problemu. Mam nadzieję, że model będzie się przyjemnie malowało. Gabriela. Myślę, że tak, ponieważ jest to jeden z moich ulubionych modeli ze Schleich. Więc tak. Tutaj jest koperta i z tej koperty chyba coś wypadło. I to pewnie były te drobniaki. Dobra. Zaraz odnajdziemy resztę. I tak, dobra, folii bąbelkowej trochę jest. O raju. Aha, a tu jest folia bąbelkowa połączona z taką fajną siatką. Zawsze to jakieś wypełnienie, wiadomo. Latają drobniaki. To chyba bardzo wysoka tylko. I tak. Tutaj jest coś. Delikatnie to odczepię. Oj! Karteczkę. Gratis, może ją jakoś uratujesz. Ciekawe, kto to jest. Wiemy, że to jest już klacz. Było, że ją. Czekaj, zobaczymy, czy wymacam. To będzie klacz Tinkers Collecty. Ciekawe, czy dobrze strzelę. Tak mi się wydaje, macając. Ją. Dobrze trafiłam, czy nie? Sama nie wiem, ale chyba tak. No, faktycznie. Taką staj taśmę. I tak, jest to klacz... Powiedziałam klacz Shire, czy klacz Tinker. Chodziło mi właśnie o tą Tinkerkę. I jak widać, tutaj miała poćwiartowany ogon i grzywę. Ale spoko, na pewno coś z nią wymyślę. W sumie miałam w planach ją nabyć. I coś na pewno z nią wykombinuję, nowego, ale jeszcze zobaczę co. Myślałam nad tym, jak wcześniej ją na nią patrzyłam, żeby zrobić irokeza i właśnie krótki ogon. I maść jeszcze nie wiem jaką,
Ale co, na spokojnie, przyjdzie na to czas. Także bardzo dziękuję za gratisik miły. Bodziaki zawsze mile widziane. Tutaj jest ogierek na malowanie. Model na malowanie, mam nadzieję, że wróci ładniejszy. To na pewno. Opa. Widaczek nie ma końcówki ucha. Także to o tego właśnie chodziło. Bardzo lubiłam ten model, jak jeszcze go miałam, jak kolekcjonowałam. Był jednym z moich ulubionych. Na uszka, no właśnie, jak widać, nie ma tutaj końcówki. I najprawdopodobniej je utnę i po prostu zrobię całe od nowa, tak mi się wydaje. Jeszcze zobaczę, ale raczej tak, bo będzie po prostu łatwiej. Także sobie go tutaj stawiam w kolejce. Już niedługo na pewno zacznę go robić. Więc spokojnie. Nie mam aktualnie dużo zamówień. Stoją tutaj w sumie tylko trzy. Razem z jedną arką, którą akurat będę robiła długo. I tutaj jest mój klasyk. Zapakowany w ogóle w to, papier świąteczny. No w sumie to już prawie za miesiąc. Nie widziałam go na żywo w sumie. O raju. Jest to ten model i to jest chyba ogier Mustang, ale nie jestem pewna, co to jest za rasa. W sumie zawsze go chciałam, jak jeszcze miałam takie, wiecie, będziemy zbierać klasyki. Ale to jednak nie jest moja skala absolutnie. Ale w sumie sam model jest całkiem fajny, powiem szczerze. Taki w sumie uroczy, bym powiedziała wręcz. Tak w ogóle nie widzicie. Tak. Tak wygląda. I jak będę, myślę, że będę, znaczy na pewno będę go malować, nie będę zostawiała go w tym malowaniu, to myślę, że zrobię coś z tą nogą. Nie będzie taka prosta, tylko zrobię ją wygiętą. Tak mi się wydaje, będzie ładniej wyglądał. No ogólnie model jest całkiem przyjemny, jeśli ktoś zbiera klasyki, to myślę, że ten jak najbardziej mu się spodoba. Bo jest w sumie taki fajny, fajny ma ogon, fajny ma w sumie też grzywę. Taką rozwianą grzywkę tutaj. Pyszczek też w sumie całkiem spoko. No. Także dzięki bardzo za wymiankę. I ja go sobie tutaj gdzieś postawię. Na mojej półce. Niech se stoi. Dziękuję także za gratisik miły. I ja za tego perszerunka wezmę się przy najbliższej okazji. Bo wiadomo, muszę mu dorobić to ucho, prepping jeszcze zrobić, napisy zmyć, szwy wszystkie. Chociaż akurat modele z tych lat nie mają dużo szwów, no ale coś tam na przykład tutaj na klatce piersiowej jest, więc zawsze trzeba tam to wyrównać. Ale no, dzisiaj myślę, że odetnę mu uszko i przygotuję sobie stelaż na nowe. Także jeszcze raz dzięki za paczkę. I lecimy teraz do otwierania Adaja z Breyer. I tutaj właśnie przyszło zapakowane. Tak. Ogólnie jest to jakby po części wymianka w zamian za tego drastyka z Toma Breyer żywicy tej LB. Tam padok palsz, nie wiem, co to jest za skala. I tu jest ten konik. Ogólnie nie planowałam w ogóle jej nabywać. Jakoś tak wyszło. Za to zawsze byłam ciekawa, jak na żywo wygląda mulch Totilasa. I tak jakoś wyszło, że przyjechała Adaja.
katalog. Kolejny katalog. One chyba są wszystkie takie same w środku, z tego co się orientuję, tylko mają różne okładki. Ale no nie jestem pewna, więc nie dam sobie głowy urwać. Mam podstawkę. Ogólnie dużo modeli właśnie tego konia ma tak, że jakby to powiedzieć, ma tę nogę wykrzywioną. Przez co nie może stać na podstawce. Ale na szczęście ta nie ma aż takiej wady i normalnie może sobie stać. Ja w ogóle muszę się śpieszyć, bo mam zaraz zajęcia. Na 11:30. O, ale ma słodki pysio. Tak wygląda. Kurczę, nie widzicie, prawda? Oddalę wam trochę. Tak wygląda. I w sumie jak na Breyer przystało przy koniach srokatych, normalnie czuć takie przejście pomiędzy i to wygląda jakby było zdrapane. Tak samo miałam z Czesiem i z Silverem, to mój tata myślał, że Silver po prostu jest tak obdrapany. Ale nie, to tylko łatki firmowe. No szczerze powiem, że ten pyszczek faktycznie ma uroczy. Mi się zawsze podobał, jeśli chodzi o Totilasa, jego pysk, nie wiem czemu. No ale tak jak mówię, nie planowałam tego modelu. Ona weszła tak przypadkowo. Totalnie przypadkowo. Ma koreczki. No i w sumie jest w stanie idealnym z tego, co widzę. Nie ma żadnych fluffs. Takich wiecie, ani Shiny Marks też nie widzę. Nie chcę mi tego tłumaczyć po polsku. Ale no, powiem wam, że jest urocza. No, spójrz się na ten ryjek. Tak, jej na pewno nagram okiem kolekcjonera. Tak jak w większości swoich Breyer teraz. Więc czekajcie na ten odcinek. A ja muszę kończyć, bo właśnie tutaj pan profesor mi się odzywa. Także piszcie mi, co o niej myślicie, czy macie ten model, czy może jednak wam się nie podoba i nie zamierzacie jej nabywać. A ja kończę. Dzięki za uwagę, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!